Kalnik. Kolejny punkt. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021. Sprawozdanie przedstawi pan Lech Brzeziński, zastępca burmistrza miasta Koła. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, państwo radni, zgodnie z zapisami artykułu 5 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, burmistrz miasta Koła w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni. Co nie mniejszym czynie, proszę państwa, ja pokrótce przedstawię, ponieważ dokładnie zostało to sprawozdanie omówione na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Natomiast pewne rzeczy, może takie bardziej statystyczne, chciałem państwu również przedstawić. W roku budżetowym 2021 30 organizacji i stowarzyszeń otrzymało dotacje z Urzędu Miejskiego w Kole. Zadania, które były realizowane w ramach poszczególnych części wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działania preferowane, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyka i krajoznawstwo, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, promocja, organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej. Ogólnie podsumowując, rok 2021 zawarto łącznie 71 umów na realizację zadań, w tym w ramach działalności pożytku publicznego 56 umów, w ramach działalności pożytku publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie artykułu 19a 8 umów, w ramach tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 7 umów. Łącznie dotacje, jak powiedziałem, otrzymało 30 podmiotów. Łączna kwota, proszę państwa, która została przeznaczona na dotacje wynosiła 609 646 zł 34 grosze. Rozliczenie dotacji to było 579 377 zł 5 groszy. Kwota dotacji do zwrotu było 27 789 29 groszy i rezygnacja z podpisania umowy to było 2,5 tysiąca. Tak się, proszę państwa, przedstawia, jeśli chodzi o pokrótce przedstawienie sprawozdania za 2021 rok z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi z pożytku publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Sprawozdanie zostało omówione na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Widzę. Bardzo proszę pani radna Halina Musiałek. Dziękuję bardzo panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja pytań jako zasadniczo nie mam, ale chciałabym, bo z panem wiceburmistrzem wzięłam udział w tej komisji i rozmawialiśmy na ten temat, że mnie też mieszkańcy dopytują, co to znaczy, że na przykład jest jakieś ogłoszenie o tym, że ktoś może skorzystać na przykład z darmowej nauki, na przykład sportu walki czy jazdy konnej. Co to w ogóle znaczy? Bo te osoby, które jakby nie są na bieżąco w tym działalności miasta, chciały być o tym poinformowane. Panie burmistrzu, proszę jeszcze raz jakby potwierdzić, że kwoty, które są przydzielane, czyli budżet na tę organizację pożytku publicznego, to jest budżet tworzony, znaczy to jest kwota wydzielona z budżetu miasta. Tak. Tak, potwierdzam to, co powiedziałem na komisji. Jest to tworzony budżet, jest tworzony przez animatorów budżetu, czyli pana burmistrza i panią skarbnik, zatwierdzany przez Radę Miejską na wtedy, gdy jest posiedzenie sesji Rady Budżetowej. Okej, czyli to jest jakby z naszych podatków, z budżetu, które jest zaplanowane są wydatki na to, żeby wspomóc te organizacje pożytku publicznego. Kolejna sprawa, o której rozmawialiśmy, to było to, że każda organizacja, jeśli spełni wniosek formalny, czyli dopełni wszystkich przepisów, to taką dotację otrzyma, tak. Co widzimy, że otrzymało aż 30 organizacji z terenu miasta. Tak. Proszę mi jeszcze tylko, bo zapomniałam dopytać,
organizacja może być spoza terenu miasta, ale musi być dla oferta musi być dla mieszkańców miasta, czy musi odwrotnie? Być, działalność musi być zarejestrowana w mieście Kole i siedziba mieć w mieście Kole. Aha, siedziba, ale mieszkańcy na przykład z powiatu mogą korzystać, czy nie? Jeśli ta oferta wychodzi do mieszkańców powiatu, tak, no bo są różne przedsięwzięcia, które mówią, oczywiście jeśli na przykład mówimy o wypoczynku dzieci i młodzieży, czyli organizacje, bo to nie jest jedna organizacja, organizacje, które składają, dofinansowanie otrzymują na dzieci zameldowanych w mieście Kole. Natomiast jeśli na przykład te same organizacje składają do powiatu, który również ogłasza konkurs w tym zakresie, wtedy dzieci mogą uczestniczyć już spoza miasta Kole, czyli z powiatu kolskiego. Czyli w zależności jak jest ten projekt napisany i kogo obejmuje, natomiast, tak? Jeśli chodzi o wypoczynek, mówię, my finansujemy dzieci, które są na terenie miasta Kole. Natomiast jeśli to jest impreza o charakterze ogólnomiejskim, ogólnopowiatowym, bo takie imprezy były, prawda, które tutaj są wymienione, to wiadomo, że tutaj no, jest to impreza otwarta. Nikt nie będzie dzieci, które przychodzą, segregował. Prawda? Segregował. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że już teraz wszystkie osoby, które oglądają sesję, będą wiedziały, z czego te pieniądze wynikają i kto się może o nie starać. Dziękuję serdecznie, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo pani radnej. Jeżeli nie ma więcej pytań, to informuję, że sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję.